Witam z tej strony Kaziasowo, to jest kolejny odcinek z Fallouta 3. Tym razem plądrujemy szkołę. Springvale. Dalej, chłopaki! Chciałem wam opowiadać. Plądrujemy szkołę w Springvale. Z racji taki, żeby sobie zdobyć troszkę też funduszy. Troszkę funduszy, troszkę... A jak się nazywa? Steampaków, o! Steampaków, żeby móc wykonać tam resztę zadań. Już bez problemów, tą, na przykład znalezienie tego Iana. Też przejście przez te pole minowe. Tutaj akurat musimy zdobyć dość duży poziom z tego. Znaczy, nie dość duży, ale jednak jakiś poziom musimy zdobyć. Umiejętności. Jak one się nazywają? Materiałów wybuchowych, żeby rozbroić te materiały wybuchowe, dzięki czemu będziemy mogli oczywiście po pierwsze zebrać i zarobić, a po drugie, no, nie wybuchniemy od tym. Kilka do kości, odlot, medic, impact, wyczyn. To możemy ustawić się to, jak tak nas widzieli. Cześć. Puste, puste, puste. Puste, 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 puste. Ja pierwszy biorę łupy. Chowasz się przede mną? Te strzałki z tego, co mi się wydaje, już tutaj mówiłem wam, że nie ma od czego są, ale przypominam sobie, że podejrzewam, że to są strzałki od pistoletu na strzałki. Coś takiego pewnie jest. Oczyszczona woda, czy cała tam? Jak cała oczyszczona woda, to musimy... Tak, oczyszczona woda, to musimy zostawić tą wodę, żeby temu gościa widać przed... przed jakąś mięsą. Przed Magataną. Prawdopodobnie o ile tam będzie, nie wiadomo. Tam jeszcze będzie, Wrócimy. Całka. A i pusta butelka, tylko, a nie nuka kola, tylko pusta butelka, to nuka koli. Okej. Troszkę tej walki jest. Staram się unikać też miejsc, w których może być dźwięk z tej strony, poziom tu na dany poziom zejdziemy. Później dźwięk, w sensie melodia jakaś, ponieważ melodia może nam zawsze wyrzucić prawa autorskie, to jest trudniej, no po prostu nie lubię, znaczy, nie że mi przeszkadza, ale jakoś tak dziwnie się czuję, gdy mam napis prawa autorskie w danym filmie. Nie udało się, no ja cię kręcę. A nie, udało się, dobra. Już myślałem, że się nie udało mi się przeładować. Chodziło mi o to właśnie, czy cię udało zabić go po prostu jednym wadcem. Okej, tutaj już to nikogo. Tutaj byliśmy, ja wiem. To jest niestety szczur. To szczur, który mi się każe od razu z gotikiem. Tą gotik. Góry. Góry jest tak. Gdy przeciwnicy nie mają imienia i nazwiska, automatycznie wiadomo, jest to, że nie można nic z nim zrobić, jeżeli by miał imię i nazwisko dany przeciwnik. Gdyby miał napisane w scenariuszu jakąś rolę, to moglibyśmy na przykład go przekonać, że jesteśmy dobrzy i tak dalej, tak strażni, o. Udało się. Prawda,
Straciliśmy dość dużo życia. Okulary. Te dwa pistolety są. Nawet nie. Tak, sprężynowiec. To jest ta broń, o której mówił nasz ojciec. W pierwszych odcinków, że potrzebowali do naszej wiatrówki, potrzebowali strzałę, potrzebowali sprężynki, która znajdowała się właśnie w sprężynowcu. Mam nadzieję, że się to nagrywa ładnie. Jesteśmy steki. Co? Zjedzmy te steki. Bo i tak to nam da dużo. Dodamy sobie dzięki temu punkty życia, punkty wytrzymałości, czyli życie, a zmniejszymy obciążenie. Jeszcze na kole kwantum. Właśnie wyleczyliśmy się całkiem. Oczywiście też musimy uważać na to, że możemy szybko stracić życie przez to, że możemy mieć zbyt obciążone nogi. Części ciała, o. Jak na przykład teraz. Że noga jest zbyt obciążona, dlatego jest język na przykład. Aha, punktów akcji ma dodaj, dobra. Zostawienie alkoholu. Musimy się uleczyć. Uzależnienie od piwa, bodajże tam było trzeba do wódki. Bo zmniejszałem wtedy obciążenie i wypijałem wszystko jak leci. Czekajcie. Sprzęt. Które plastery użyję, tu pistolet maszynowy. Pistolet plus jedynka to jest. Na pewno mod bojowy niech będzie. I tutaj niech będzie. Wszystko niech będzie. To był ten karabin. Okej. To jest ta broń, w której mamy więcej amunicji w magazynku. Jak nie trafię, to będzie śmieszne. No nie trafię. Nóż, a nie... Dałem nóż, a nie młot, ale dobra. Czekajmy. Trafiliśmy dziś do tunelu na cholerny kopiec mrówek. Dranie zjadły 7 z naszych najlepszych kopaczy, zanim zdążyliśmy im odciąć drogę. Muszę znaleźć jakiś sposób na ich otrucie, żeby mógł dalej kopać i dostać się do tej krypty. Jeżeli szybko tam nie dotrę, skończę chyba tak jak Bobbo, z tą różnicą, że zastrzeli mnie szeryf. Że zastrzeli mnie nie szeryf, a któryś z moich ludzi. Mięso. Przejście na dół jest. Dalej przejście na dół tu. I tu będzie poziom dolny. Aż mi się przypomniało. Skyrim z kopalniami. To jest fajne akurat. Kopalnią Skyrim jest modyfikacja, która dodaje możliwość używania kopalni jako własnej. To jest ten dziennik. Okej, to jest drugi. To jest pierwszy. Gąsie się. Haha. Sprężynowiec. Tu jest tamta. Tu jest wpadnik wyjście. Książka. Książka, jeżeli się nie mylę. Ej, nie mam umiejętności. Fajnie by było wylewelować teraz, ponieważ moglibyśmy dodać sobie umiejętności otwierania zamków, ale levelu brakuje. Do levelu
Brakuje nam... Nie, nie mam. Antirad i rad X mam za dużo. Muszę za... Przepraszam, nie za dużo, tylko mamy dużo jeszcze. Masz ma za mało. A tekstura krwi się zbugowała. Okej. Okay. Dużo za mało mamy poziomów. Poziomu, jak to powiedzieć, poziomu promieniowania, żeby używać już to. Teraz pudełko śniadaniowe. Pudełko śniadaniowe przydaje się do tworzenia min kapslowych, coś takiego, co na tym nazywa. Ten pieniądze się nie przydadzą aktualnie, można na przykład sobie jedne pieniądze przemienić na polskie. Złotówki w czasach komunizmu. To jest, jeżeli nie tam było z Kopernikiem chyba. Więc... Nasz PRL-owskie o złotówki, o można powiedzieć. Mało jest modyfikacji, powiem wam szczerze, polskich. Polski ogólnie taki kawałek do Fallouta 3, takie... Ta dość wcześnie wyszła. Dość wcześnie wyszła, więc... Nie ma co się dziwić. Będzie, nie, nagle milion modyfikacji tego. Przejdźmy, to jest tutaj. Przejdźmy tam dalej jeszcze. To jest... Aha, cela tak. Nie wiem, do kogo to jest cela, nie, do złych uczniów, co? Tak. Ta ręka przypomina mi znacznik pewnej organizacji w... Uniwersum The Elder Scrolls. Myślecie się chyba jakiej? Dobra, idziemy na dół. Idziemy tam na dół do szkoły. Potem będę już się poza tym kierował w stronę pola minowego. Pola minowego. Mam nadzieję, że też jedna rzecz mi pozwoli na jedną rzecz. Bo jest zadanie tam, żeby dojść do radia Galaxy News Radio. Będzie problem, ponieważ możliwe, że dźwięk radia nie będzie tam wyciszony, czyli na przykład, jeżeli będziemy mówić z tym redaktorem naczelnym tego radia, nie będę mówił jak się nazywa, no to będzie tak, że po prostu radio będzie grać w tle i będę musiał to jakoś wyciszyć, przez co będę musiał zrobić przesięcie przed wejściem. Ale możliwe, że będę musiał z nim porozmawiać od razu, więc... Wytłumaczę wam, co on po prostu mówi, tyle. W razie czego oczywiście. Ale to zobaczymy, jak będziemy odwiedzać oczywiście Galaxy News Radio. Aparat korekcyjny, aha, to jest aparat korekcyjny do snów, a nie do twarzy. Może to twarzy czekajcie, nie jestem pewien. Kubek Coca-Cola może być. Globus. Czyli też społeczne w zestawie. Czyli trzeźki pędy. Dobra, idziemy tu. 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 Aha, mały, dobra. Mały kwiaty trochę. Mam nadzieję, że wszystko widzicie, jak jest ciemno, bo jeżeli nie, no to przepraszam z góry. Raczej widzicie, bo ja to widzę. Wszystko jest w miarę jasne. Ale ja mam może monitor taki. To wtedy, jeżeli będzie za ciemno, napiszcie mi w komentarzach, to na następny odcinek postaram się zwiększyć jasność gry samej. No i sobie. No to jest, tylko musimy teraz zmienić tam. Nie, jak to robimy? No weźmy szturmowy. Właśnie mam oddał swój karabin szturmowy. Teraz musimy zdawać to. Ciążyłem się za bardzo, już jestem, już też szedłem z tym obciążeniem, ale jednak trochę obciążenie, trochę obciążenie.
Okej, jest ogier. I tak, to nie ma nic. To mam lewego. Kombinezon skrypty cały czas. Cały czas noszę ten opancerzony kombinezon skrypty. Uzbrojenie. Okej. Okej. Ja muszę się też odzwyczaić od strzelania takiego, bo jak będzie gra, w której do niej trzeba strzelać, to ja będę klikał oczywiście V, bo to jest przycisk od VAC. Będę próbował właśnie VAC tam strzelać do niej samemu i będę często ginął. Aha, dobra, już wiem. Bo ja przeczytałem młot bojowy zamiast nóż bojowy i dlatego wziąłem nóż zamiast młota. A młota bojowego nie ma jak taki. Pitło, szkodka, metalowe pitło. Jakiś taki. Nic nie ma. Okej. I co ten zniknie z King Vale. O, tunel. Dobra, to jest tunel. Zobaczymy dokąd ten tunel prowadzi. Jakiś ten tam ruski. Albo wiecie co? Ten tunel zostawi w spokoju. A broń się zepsuła, no. Pięknie. Tunel zostawię w spokoju, na czysto. Szybko. Przejdę trochę tym tunelem, oczywiście. Tyle, ile się będzie dało. Potem oczywiście wrócimy się z powrotem, bo nie chcę chodzić, jeżeli to będzie tunel. Do miejsca, w którym jest zadanie. To po co on tam wchodzi? Okej. Nie wiem, po co on strzela. To jest takie denerwujące trochę, bo jak już zabijecie danego stwora, a macie maszynową broń, to ona automatycznie strzela dalej. Chyba, że jest jakiś klawisz od anulowania tego. To wtedy oczywiście rozumiem, ale... Wtedy rozumiem, ale chyba... Nie tak jest, nie też. Aż muszę wziąć ten. Okej, dobra. To jest. Mistrzowi. Odwrót karabin szumowy, broń. Okej.
Nie ma, nie ma. Figury przejścia to też nie ma. O, nie ma. Strasznie już nie jest mapa. To też okolicy. Prosta. Tu jest. Figury. Przejście jest jeszcze. Podstawa, szczyt. To podstawa, dobra, przejdźmy, zobaczmy tutaj dalej. Tu, jest tu. Tu nic nie ma. Nic tam nie ma na to. Możemy wracać. Dobra, tu nic nie ma. Tu. Tu. Tu jest to przejście. Tu oczywiście tam nic nie ma, ale... zawsze warto sprawdzić, może jakieś skrzynka takiego i zawsze można pozbierać rzeczy skąd. Jeszcze ok. Teraz tak. Tu bok idziemy na stoczny powiat. Drog na barbarzyńca. Jest polski komiks. Który się nazywa Conan Barba... Nie, wróć. Nie Conan. Conan Barbarzyńca to nie jest polski komiks, proszę. Był taki polski komiks przed Wiedźminem. Nasz polski komiks. Coś polskiego znanego przed Wiedźminem. Przed Wiedźminem na świecie bardziej. Nie pamiętam nazwy, ale wiem, że skojarzyło mi się właśnie z Barbarzyńcą. Ale Gonak Barbarzyńca prawdopodobnie wyszedł. Nie od właśnie tego, co mówiłem, tylko od Conana Barbarzyńcy. A, kto to skóry? Młotem. Weźmy młot, bo... Nie wiem, jak to jest młot. Nie. No tak, punkt akcji na dole. Punkt akola kończy. Okej, padnie przejście. Materiały wybuchowe. To jest na tyle. Okej. Bo wiecie, o nie, w sumie i tak tam muszę iść. Ile mamy punktów? Przynika wstyka, czy mamy 44? Oj. A, dobra, muszę się wrócić, przepraszam, muszę się wrócić pod szkołę, bo zostawiłem tam naszego... naszego... jak on się nazywa? Dramina. Bramina tam zostawiłem, przez musi wrócić pod szkołę. To jest chyba ten... A nie, to jest on. Ten fail. Zwykły. Tu jest jakiś budynek, to jest... Tak, budynek szkoły. Okay. Bramin jest u góry. Okay. Wciążę lampę. Tak, to jest order. Speed on. Resorter speed on light. Nie wiem, czy on w ogóle. To na świecie w ogóle to świeci. Chodź. Ja znajdę w sumie sobie teren powoli i tam się będę osiedlał. Tym braminem nie będę myślał, przynajmniej bramina. Będzie bramin po prostu poza nami.
mapę świata. Zobaczmy w jakichś okolicach, tutaj w okolicach. Może supermarketu, może Megatony. Gdzie w Megatony mamy dom, więc bardziej tutaj może. Zobaczmy w okolicach, które tu miasta. No, przejdźmy tam. Zmienimy tutaj znacznik. Idźmy na razie do znacznika, a sprawdźmy, czy mogę włączyć znacznik zadania. Zmienimy zadanie. To jest zadanie oczywiście z DLC, które zaraz też będziemy wykonywać. Nie. To jest... Dobra. Ale już pan, już zadanie w dół jest ciągnięcie nas. Na pewno jedno z DLC jest, dzieje się po fabule oczywiście głównej. Tego jestem akurat pewien. Dobra, dojdziemy z kaminem i powoli się tam do siedla. W sumie spotkamy się na miejscu, tak więc do zobaczenia za chwilę. Dobra, dotarłem na miejsce, oczywiście tutaj się gdzieś oświetlimy, czy to będzie tak, że na chwilę tylko. Właśnie nam dodano rzeczy do tej modyfikacji ostatniej. Marker nam też dodali, że tutaj mamy wioskę. I teraz mamy nowy temat, w czasie rozmów na temat właśnie... związany z naszą wioską, że potrzebuje na przykład, że się właśnie stworzyliśmy wioskę, coś takiego. Zobaczcie w sumie sami. Nie, dobra. Chodźcie. Best order, stay here. Best order, open inventory. Tak. Możecie do naprawy. Inwentory. Aj, to są chemie. I to są plany. Rzeczy, które możemy postawić. Tak jak w Peri nie jest to. Aha, czyli że możemy sobie po prostu brać drachminy z terenów Wasteland za pomocą tego tej broni, czyli siła z pomocą drachmin Whip. No i to jest młot. To jest chemia. Anvil i tak dalej. Ustawimy. Okej. Musimy przysmiać. Okej. Naciskając E. Ej. Nie, naciskając C. Więc te konfirmujecie. Okej, teraz tak. Kolejna rzecz. Lutins drink wall. Potrzebujemy 5 skrapu i 5 drewna. To jest nasze łóżko. Okej. Nie, dobra. Na to, żeby właśnie... No. Brak mi. Odejdź. Skończę tylko właśnie to łóżko i położę jeszcze storage i zaraz skończymy odcinek. Training target.
to powinno być C, a nie E. Okej. Tu jest storage. Storage nasz storage jest na blisko. Zostawmy go tutaj. O! Żeby nie był na drzewie. Okej, dobra. Zostawiony. Zostawiony, co prawda on powinien być trochę inaczej, bo to jest ta góra. No ale dobra. To będzie tak. Campfire. No i zostało nam tylko workbench. Workbench będzie przy storage'u. Nasze, nie, przy ogniskiem jeszcze będzie. O, dobra, nie tak chyba. Tak więc w tym miejscu kończę ten odcinek. Mam nadzieję, że się wam podobał. Pamiętajcie o skomentowaniu tego odcinka oraz subskrypcji mojego kanału. Pamiętajcie o poleceniu tego kanału swoim znajomym. Tak więc do zobaczenia. Trzymajcie się i na razie. Cześć.